Nazywam się Józefina Bierzuńska i jestem głównym metodykiem sieci szkół językowych Szybki Angielski. Dziś kolejny raz spotykamy się w temacie takim dosyć niszowym, czyli będziemy dzisiaj rozmawiać, rozprawiać i uczyć się na temat czasu Present Perfect Continuous, albo jak niektórzy mówią, Present Perfect Progressive, albo jak inni jeszcze mówią, czas teraźniejszy, dokonany, ciągły. Hello, hello, jest Eliza, jest Pola, jest Ela, jest Robert, jest Magda. Witam serdecznie, jest Aga, jest Anna. Chwilkę jeszcze sobie tutaj poczekamy, aż się troszkę jeszcze pozbieramy, ponieważ sporo z Was się zapisało dzisiaj na webinar, więc chciałabym się dowiedzieć przede wszystkim, kto jest dzisiaj po raz pierwszy, kto dzisiaj debiutuje, a kto jest już naszym Hello Monday'owym weteranem. Witam Halina. Halina, jak dobrze, że jesteś, dobrze Cię widzieć. Jest też Monika, witam bardzo serdecznie. I jest również Mila, zwana Emilią w dokumentach. Witam bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że tutaj dzisiaj wszyscy jesteśmy. Eliza jest po raz pierwszy, pozdrawiam. Świetnie, czyli dzisiejszy webinar będzie pierwszy für Elis, czyli dla Elizy. Drugi raz jest Anna z przyjemnością, bardzo się cieszę, Anna. Jest również Paweł i Robert też jest pierwszy raz. No to witamy. Dobry wieczór, Aniu. I Magda również jest dziś po raz pierwszy. Hello, Helena, hello, I'm here for the first time. What an honor, Helena. Bardzo się cieszę. Również jest Ola pierwszy raz, a Ania jest drugi raz. Jest Paweł po raz drugi. Świetnie, super, bardzo się cieszę. Witam Panią, mówi Lucyna, jestem drugi raz. Aha, i Michalina również pierwszy raz. Bardzo się cieszę, super, świetnie. I pisze też Litka, że jest second time and she's a student 3.0. Fantastycznie, no bo dzisiejszy temat będzie takim tematem trochę bardziej zaawansowanym, bym powiedziała. Nie jest to temat taki podstawowy, to już jest czas troszkę bardziej, którego uczymy się później i trochę dzisiaj porozmawiamy sobie o takich niuansach. To jest taki czas, który jest na... O którym można powiedzieć, że na dwoje babka wróżyła i można sobie go do pewnego stopnia substytuować, czyli zastępować jakimś innym czasem, ale o tym też sobie powiemy i trochę poćwiczymy, tak żebyście wiedzieli, że jest taki czas, że warto się nim zainteresować i warto się zastanowić, czy nie byłoby dobrze włączyć go do swojego repertuaru. Bardzo się cieszę, również jest Joanna. No dobrze, kochani, w takim razie co? W takim razie chyba będziemy sobie zaczynać. Mamy tutaj całkiem spore już grono entuzjastów, sympatyków na uczenia się języka angielskiego. Tak więc niech no ja tylko tutaj pokażę Wam moją prezentację, którą kleciłam przez dłuższy czas, żebyście dobrze wszystko widzieli, żebyście dobrze wszystko słyszeli. Bardzo zachęcam Was do odpowiadania na pytania w czacie, do zadawania własnych pytań. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Nie wstydźcie się, jeżeli nawet pewne rzeczy, jeżeli rzeczy jakby wymagają z Waszej strony jakiegoś takiego bardziej dokładnego wytłumaczenia, dajcie znać, będę tutaj pomagać. I też jeżeli nawet część tutaj uczestników będzie pisała odpowiedzi szybciej niż Wy, to i tak się nie zrażajcie, starajcie się tutaj korespondować ze mną. Nie zrażajcie się, każdy robi wszystko we własnym tempie i pamiętajcie, że błędy to jest nieunikniony i bardzo cenny element tego procesu uczenia się. Jest to też informacja zwrotna dla Was i dla Waszego instruktora, nauczyciela. Tak więc błędy trzeba popełniać, a ten, kto niczego nie robi i niczego się nie uczy, to na pewno błędów nie będzie popełniał. A tutaj myślę, że nie jesteśmy w takim gronie, które... nie jesteśmy w gronie osób, które się niczego nie uczą, nic nie robią, tylko w gronie po prostu osób, które są energiczne i chcą robić nowe rzeczy i rozwijać się. Super. Na razie to czarna magia. Uczy się poznawać wymowy liter, pisze Emilia. Emilio, nie ma co się uczyć tak naprawdę, jeżeli chodzi o język angielski i wymowy liter, ze względu na to, że w języku angielskim nie mamy tak naprawdę takich stałych zasad uczenia się, takich stałych zasad jakby czytania tych liter. Oczywiście warto jest nauczyć się
piosenki z alfabetem, tej takiej na melodię Wyszły w pole kurki 3. W internecie warto sobie to często prześpiewać, poćwiczyć, żeby po prostu nauczyć się literować, ale w dalszej kolejności po prostu śmiało powtarzamy, czytamy, słuchamy jak najwięcej i dzięki temu w pewien sposób trochę tak no, naturalnie będą nam się te zasady i słówka do głowy no, instalowały. Robert stracił wideo. Przykro mi, ale wideo to wideo odtwarzacz, czy filmik ze mną. No trudno. Dobrze, w takim układzie Robert, trzymam kciuki, żeby wideo powróciło. Ile się miał dalej? Kiedy używać czasu Present Perfect Continuous? Oczywiście zachęcam do tego, żeby używać go jak najczęściej. Ci z Was, którzy ostatnimi czasy się ze mną spotkali na Hello Monday, to pamiętają na pewno, że przerabialiśmy sobie wcześniejsze czasy, doszliśmy do czasu Present Perfect. Ostatnim razem mieliśmy porównanie tych dwóch czasów, Present Perfect i Past Simple, a dzisiaj porozmawiamy sobie o czasie Present Perfect Continuous. To jest czas, podobnie jak Present Continuous, który powinniśmy się go uczyć w rytmie na trzy, czyli potrzebujemy trzech komponentów do tego, żeby zdanie z Present Continuous zadziałało, z Present Perfect Continuous zadziałało. Mianowicie, oprócz oczywiście osoby wykonującej czynność, której tutaj nie wliczamy, my potrzebujemy operatora czasu Present Perfect, czyli to będzie have lub has, w zależności od osoby. Dodatkowo potrzebujemy takiego słówka, które będzie nam wyrażało czasownik być, czyli been, zawsze obowiązkowo. Jeżeli zapomniemy o tym been, no to wyjdzie nam trochę niejasna sytuacja. Czyli potrzebujemy operator, potrzebujemy been i potrzebujemy czasownik z końcóweczką ing. Bo ten czasownik z końcóweczką ing sygnalizuje nam to, że mamy tutaj formę czasownika złożoną, progresywną, czy też continuous. Jak zwał, tak zwał. Więc potrzebujemy te trzy rzeczy, żeby nam powstało czas Present Perfect Continuous. Kiedy używamy tego czasu? Oczywiście jako czas Present Perfect, czyli jak czas ten dokonany, teraźniejszy. Jeżeli tutaj macie ochotę, oczywiście zachęcam Was później do obejrzenia na YouTube tych wcześniejszych lekcji, których jeżeli ich nie oglądaliście. Jeżeli tutaj rozmawiamy zawsze o czasie Present Perfect, czy to jest Present Perfect, czy Present Perfect Continuous, zasada jest taka, że jest to czas teraźniejszy i jest to czas, który bardzo mocno nam zaznacza związek przeszłości z teraźniejszością. Czyli coś zaczęło się dziać lub zaczyna się dziać w przeszłości i trwa nadal do momentu, w którym mówimy o tym, czyli do teraz, do teraźniejszości. Ewentualnie fakt tego, że coś się wydarzyło w czasie przeszłym, wpływa nam bezpośrednio na teraźniejszość. Więc czas Present Perfect Continuous tak naprawdę to jest przede wszystkim czynność i sytuacja, która zaczęła się w przeszłości i wciąż trwa. Pamiętajmy, że zarówno w czasie Present Perfect, jak i Present Perfect Continuous bardzo ważny jest ten związek z przeszłością, przyszłości z teraźniejszością. A co do zasady, obydwa czasy to są czasy teraźniejsze. Jest to duże wyzwanie dla Polaków ze względu na to, że my nie mamy takiej formy czasowej, nie mamy takiego czasu w języku polskim. W ten sposób nie mówimy, ale nauczymy się, jak o tym myśleć po polsku i po angielsku. Dodatkowa rzecz, zapomniałam się. Dobrze, jeszcze raz, nie było tematu. Mamy tutaj takie zdanie, które jest przykładem. It has been snowing all day today. I am sick of it. I ci, którzy się pokapowali i zobaczyli, jakie tam pokazałam później nam tłumaczenie tego zdania, to proszę się wstrzymać, a osoby, które nie zauważyły tłumaczenia zdania, które pokazałam na kolejnym slajdzie w ramach falstartu, spróbujmy po swojemu przetłumaczyć to zdaniem, że it has been snowing all day today, I am sick of it. Chodzi tutaj o opad śniegu, oczywiście, który zaczął się w przeszłości i trwa nadal, i o naszą emocjonalną reakcję. Kreatywne tłumaczenia również są mile widziane, także kto ma ochotę, proszę napisać. Pada dziś cały dzień, jestem chora od tego, pisze Patrycja. Jestem chora od tego, to jest
Dobre tłumaczenie, które dodaje tutaj nam tą emocję. A bardziej jakby po polsku, Patrycja, byś chciała bardziej swoimi słowami powiedzieć, wyrazić to I'm sick of it, bo to jest takie dosłowne tłumaczenie. A chcemy trochę tak ubrać to bardziej w zrozumiałą formę. Dobry wieczór, Arkadiusz. Katarzyna, pada dziś cały dzień, odkrywałam długość trwania czynności. Okej, czyli że cały dzień zaczęło się na początku dnia, dzień się nie skończył i cały czas bez przerwy pada. Śnieżyło dzisiaj cały dzień, mam tego już dość. I am sick of it, to rzeczywiście, mam tego dość, mam tego podziurki w nosie, mam tego powyżej uszu, niedobrze mi się od tego już robi, tak? Więc jeżeli coś, jakaś sytuacja, nasz taki sprzeciw powoduje, to mówimy I'm sick of it, I'm sick and tired, tak? Jestem aż chory z tego, tak? Dobrze, co tam tutaj dalej mamy? Śnieży od rana, mam tego dość, pisze Michalina. Bardzo ładnie. Super, śnieży od rana. Podoba mi się to, ta taka forma śnieży. Nie, że pada śnieg, tylko że śnieży. Tutaj wchodzimy już na wyższy poziom polonistyki. Miesiąc temu zaczęłam odnawiać mieszkanie, trwa to do dziś. Proszę, Emilia nam tutaj pokazuje. To jest bardzo ładne zdanie, które będzie wyglądało fajnie, to nosi present perfect continuous. Coś zaczęło się miesiąc temu, cały czas trwa do dziś. Podkreślam, jak długo pada, pisze Katarzyna. Może nie mówię konkretnie o czasie trwania, tylko tutaj, tak jak mówię, najważniejsze jest połączenie, jakby tutaj, ta łączność pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Jestem zmoknięta od śniegu, mam dosyć. Tak, to może być dobra tutaj, to może być tutaj dobra, bardzo, bardzo dobry komentarz, bardzo dobra konkluzja. Bardzo dobra konkluzja. How long, pisze Katarzyna, co jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście na pytania, które zaczynają się od how long, będzie bardzo dobrze też pasowało używać tego czasu present perfect continuous, ale to później się nam wyjaśni. I tutaj cały dzień pada dziś śnieg, mam tego podciurki w nosie, to jest moje tłumaczenie, co nie oznacza, że to jest jakieś najlepsze tłumaczenie. Po prostu te tłumaczenia, które dzisiaj sobie omówiliśmy, to były tłumaczenia wystarczająco dobre, tak więc bardzo dobrze, świetnie nam idzie. Dobrze, kolejna rzecz, którą warto jest przedstawić za pomocą zdania w czasie present perfect continuous, to czynności i sytuacje, które właśnie lub dopiero co zostały przerwane i mają widoczne rezultaty. Wyobraźmy sobie, że coś robimy. Robimy, 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 robimy i nagle robimy stop. Zobaczmy, jaki mamy fizyczny lub optyczny, powiedzmy sobie, rezultat, wynik. Po czym możemy poznać, że coś jeszcze przed chwilką się intensywnie działo, było intensywnie w toku. Mamy tutaj piękne zdanie. I have been running here all the way from home. That's why I'm so hot. I proszę bardzo, tłumaczymy. Tutaj jest lekka pułapka w tłumaczeniu z tego zdania. Jestem ciekawa, kto z Was się na nią troszkę tutaj złapie, a kto okaże się szczwanym lisem. Lecimy, let's go. I have been running here all the way from home. All the way from home. Całą drogę od domu. Czekam, czekam. No to jest rzeczywiście, dzisiaj mamy do czynienia z takim bardziej wyrafinowanym tematem, więc muszę Wam dać trochę więcej czasu na przetłumaczenie tego zdania. Czyli coś zaczęło się w przeszłości, trwało aż do momentu, w którym zaczęliśmy o tym mówić. Iwona, biegłam tu całą drogę od domu, dlatego jestem zgrzana. Tak, that's why I'm so hot, dlatego jestem taka zgrzana. Tak, dlatego tutaj pot wystąpił mi na czoło. Jest mi teraz gorący, dlatego. Tak, Joanna, możemy też przetłumaczyć That's why I'm so hot. Dlatego mi jest teraz tak gorąco. Tak, dlatego tutaj, nie wiem, zdejmuję wierzchnię warstwę odzieży. Biegłam całą drogę z domu, stąd jestem spocona. Magda, również bardzo dobrze, świetnie. Wciąż pada przez całą drogę do domu. Arkadiusz, ale tu nie ma już padania, tu jest bieganie. Arkadiusz, zrobiłeś nam hybrydę. Jedno nie wyklucza drugiego, ale jakby przez całą drogę do domu coś się tutaj dzieje.
Monika, biegłam całą drogę do domu, dlatego jest mi gorąco. Świetnie. Michalina, biegłem tutaj aż z domu, dlatego jestem taki zgrzany. Okej, świetnie, też może tak być. No bo wiadomo, w zdaniu po angielsku nie wiemy, czy ten tutaj podmiot zdania jest tutaj rodzaju męskiego, czy też żeńskiego. Biegłam tu całą drogę, dlatego jest mi gorąco, pisze Magda. Kamil, biegłem całą drogę od domu, dlatego jestem zgrzana. O, proszę, Kamila, przepraszam. Kolejna tutaj nam zrobiła bardzo inkluzywnie, mamy tutaj obydwa rodzaje. Biegłam całą drogę, dlatego jest mi gorąco, świetnie, bardzo dobrze. I tutaj mamy Eliza, biegałem całą drogę do domu, dlatego jestem taki rozgrzany, spocony. Przyczepiłabym się do tej formy tutaj w języku polskim, że biegałem, bo biegałem to oznaczałoby tak bardziej, że bardziej biegałem ma taką tutaj energię i raczej takie znaczenie, że kiedyś biegałem, miałem zwyczaj biegać, teraz nie biegam, a tutaj biegłem, czyli to było przed chwileczką. Biegłem do domu całą drogę, super. I was running for 2 hours and I'm exhausted. Helena, czym się różni tutaj ten substytut od tego, co tutaj mamy zaprezentowane? I was running for 2 hours oznacza tutaj to, że jest użycie czasu past continuous. Raczej daje nam tutaj do zrozumienia, że to nie jest czynność, która dopiero co została przerwana. Pamiętajmy, że przerwanie nie oznacza zakończenia czynności, że ona cały czas może być w toku. Ale jakby tutaj sugeruje nam to zdanie na zasadzie kontrastu, I was running for 2 hours, że oznacza to, że ta czynność została wcześniej przerwana, została dopełniona, dokończona, zamknięta, już jest przeszłością, już nie jest teraźniejszością. Moglibyśmy tak naprawdę zdanie I have been running here all the way from home powiedzieć, biegnę tutaj całą tak, od domu biegnę, całą drogę od domu biegnę, dlatego tak mi jest gorąco, po prostu biegam, tak? Też możemy w ten sposób się tutaj pobawić, ale to nie jest w języku polskim naturalne, żeby tak mówić, więc raczej musimy sobie to przetłumaczyć, że biegłam tutaj całą drogę od domu i w takim znaczeniu, że dopiero co skończyłam, albo dopiero co jakby zawiesiłam tą czynność, dlatego jest mi tak gorąco. Biegnę czy biegł? Biegnę, ponieważ mamy tutaj I, czyli ja. Biegłam tutaj całą drogę do domu, dlatego się zgrzałam. Super, Aldo. Bardzo dobrze, świetnie nam poszło. Bardzo dużo fajnych przemyśleń i fajnie, że pojawił się tutaj odchylony temat użyć tego past continuous. Dobrze, więc kolejny nasz przykład. Czynności i sytuacje, które się powtarzają, czyli które jakby są w takiej sekwencji, że ciągle coś się powtarza, powtarza, powtarza. Jeżeli coś się dzieje w koło Macieju, mamy ten związek między przeszłością a teraźniejszością, czyli coś trwa od dłuższego czasu i zachodzi nam ta czynność na teraźniejszość. Czyli zaczęło się na przykład coś rano i do wieczora trwa i wieczorem mówimy, że przez cały dzień coś się dzieje na przykład. I tutaj mamy piękne zdanie, he's been calling me all day today. To oznacza to, że a, dzień się nie skończył i b, czynność cały czas trwa i jest powtarzana. I teraz jeszcze też pomyślę sobie może, jeżeli ktoś z was tutaj ma ochotę, w jaki sposób jeszcze bardziej uwypuklić ten taki przekaz emocjonalny tego, co tutaj się dzieje. Wciąż dzwonię do ciebie przez cały dzień. Arkadiusz, prawie że tak, tylko że to jest he's been calling me. On tutaj do mnie. On dzwoni do mnie cały dzień. Dzwoni do mnie cały dzień. Dobrze. Ania, dzwoni do mnie cały dzień. Dobrze, zobaczmy. O, Magda. Bardzo mi się podoba tutaj, co Magda pisała. On wydzwania do mnie cały dzień, tak? Że w sensie, że przez cały dzień dziś do mnie wydzwania, tak? On dzwoni do mnie przez cały dzień dzisiaj. Betty, bardzo tutaj jest to takie dokładne, bo jest, podoba mi się, że jest to podkreślenie, że przez cały dzień dzisiaj. Oczywiście po polsku tak nie mówimy, ale to jest ważne tutaj dla nas, żeby to zrozumieć, że to trwa przez cały ten dzisiejszy dzień, który się jeszcze nie zakończył. I jest to coś, co się powtarza over and over again, w kółko Macieju cały czas od nowa. Czyli ja tutaj proponuję dla was, on wydzwania do mnie dziś cały dzień. I też tutaj możemy wyczuć w tym takim zdaniu trochę między wierszami, ale możemy też wyczuć trochę jakąś taką irytację. Jesteśmy tym zmęczeni, jesteśmy zdenerwowani, nie jest nam to na rękę. Być może część z was też pamięta, że
Czasami jest taki typ zdań w present continuous, czyli w czasie teraźniejszym, ciągłym, kiedy mówimy o czymś, co jest regularnie się powtarzające, ale żeby podkreślić naszą irytację tym faktem, to też używamy tego ing. Czyli na przykład he is always buying me white flowers and I hate white flowers. On zawsze mi kupuje, za każdym razem kupuje mi te białe kwiaty, których ja nie lubię, których ja nie chcę. Różne są problemy, prawda? All day nie wystarczyłoby. Musimy mówić o dzisiaj. Gdybyśmy zrobili all day, moglibyśmy wtedy powiedzieć tak. He calls me. He is calling me all day. To nie jest do końca tak precyzyjne zdanie, bo wtedy jakby mamy takie zdanie, trochę można zinterpretować też, że każdego dnia on do mnie zawsze dzwoni. Wtedy byłoby bardziej wypasowałoby. He calls me all day, every day. Wydzwania do mnie codziennie, w każdy dzień, ponieważ jest to już taka rzecz regularna, jest to stała rzecz, a nie tymczasowa sytuacja, czyli każdy dzień. Powiem tak, samo all day nam tego nie zdeterminuje, ale bardziej naturalne jest, żeby napisać coś takiego, powiedzieć, że he calls me all day. A jeżeli chcemy podkreślić, że mówimy o tym dniu, w którym jesteśmy teraz i ten dzień się jeszcze nie skończył, no to musimy użyć wtedy czasu perfect. Możemy użyć perfect albo perfect simple, albo perfect continuous. Za chwilę pokażę też jeszcze jedną różnicę. Czyli każdy dzień. Tak, samo all, to znaczy all day, every day. Bo tak jak no mówię, samo all day tutaj nam daje za mało informacji, ale tutaj w tej sytuacji samo all day nam się tutaj nie sprawdzi. Mamy, bo zawsze pamiętajmy, że chcemy, jak tworzymy wypowiedź, to chcemy mieć ją maksymalnie jednoznaczną i konkretną. A czy może być bezwzględny? He's calling me all day today. Może być, ale powiem tak. Zawsze jest pewnego rodzaju tutaj taka, jest taki pewnego rodzaju problem, bo oczywiście my możemy to powiedzieć he call me all day today, prawda? Możemy tak powiedzieć. Nie jest to poprawne, ale jest to zrozumiałe. He's calling me all day today. Nie jest to tak precyzyjne zdanie, jak mogłoby być. To, co tutaj mówimy, jest precyzyjne i daje nam pełen tutaj warunek, nie warunek, tylko ładunek emocjonalny. Więc w ten sposób raczej nie usłyszymy nigdzie, żeby ktoś tak powiedział he's calling me all day today. To już będzie takie bardziej potoczne, ale jest też możliwe, ponieważ możemy sobie tutaj też możemy sobie pozwalać, tak jak wspominałam wcześniej, że tutaj już jesteśmy na takim poziomie, że pojawiają nam się pewne niuanse i czasami będą takie sytuacje, będziecie widzieli w takim codziennym języku albo w jakimś serialu, że będzie to zastąpione, ale główna zasada, jeżeli chodzi ogólnie o języki, jest taka, że inna forma to inne znaczenie, więc zawsze jakiś niuans wtedy tracimy w tłumaczeniu. Dobrze, lecimy dalej w takim układzie. Z wyrażeniami recently, lately, this week, since, before. Mam nadzieję, że wszyscy znamy te słówka, pamiętamy, recently i lately, to jest ostatnio, w ostatnim czasie, z wyrażeniami czasowymi, czyli this week, this year, this month, since, od jakiegoś momentu w czasie, w przeszłości, for, przez jakiś czas, od przeszłości do teraz. My tutaj mamy piękne zdanie, we've been seeing each other a lot recently. Spróbujmy sobie teraz to przetłumaczyć. Tutaj to seeing each other, chodzi o spotykanie się. See each other. Nie o widzenie się. O spotykanie się. Ostatnio często się widujemy. Super. My spotykamy się często od jakiegoś czasu. Bardzo, bardzo popularnie. Bardzo, jakby to powiedzieć? Bardzo precyzyjnie. Super. Czyli Michał i Anna. Bardzo ładnie. My spotykamy się często od jakiegoś czasu, tak, a lot, w sensie dużo, często, w dużej intensywności. Spotykamy się często, Monika, super. Mhm.
Spotykałam się z tobą od jakiegoś czasu. Spotykamy się ze sobą. Ostatnio często się spotykamy, Patrycja, bardzo dobrze. Spotykamy się często ostatnio. Jeszcze tutaj zrobię jedną gwiazdkę tutaj do tego poprzedniego naszego zdania, tutaj przyszło mi do głowy. To zdanie He's been calling me all day today. Ono się skupia też bardziej na tym aspekcie, od jak dawna to trwa. Że jest to, chcemy pokazać po prostu, że to jest takie wydarzenie rozciągnięte w czasie. Czyli bardziej to odpowiada nam to na temat how long, na pytanie how long. Później mamy jeszcze dla Was taki jeden przykład, który to jeszcze pogłębi. Od jakiegoś czasu często się spotykamy. Eliza, widzieliśmy się. Widzieliśmy się, Eliza. To jest coś, co dotyczy takiego czasu, takiej czynności zakończonej. Zobaczyliśmy się, czyli widzieliśmy się. Już się nie widzimy. A tutaj mamy ciągłość sytuacji, czyli mamy coś, co dzieje się cały czas. A jakby miał być cały miesiąc? Anna pisze, ciekawe zdanie, ciekawe pytanie. Czy ten, najważniejsze jest tutaj to, czy ten miesiąc się skończył, czy się nie skończył? Cały miesiąc. Czy on trwa, czy jest zakończony? Bo jeżeli na przykład dzisiaj mamy grudzień, więc jeżeli chodzi nam o cały miesiąc listopad, to nie użyjemy czasu present perfect continuous. Nie użyjemy żadnego czasu, który zaczyna się na present. Jeżeli mówimy o listopadzie dzisiaj, no to będzie już czas past simple, czyli że we were seeing each other all. Jak jest listopad? November. To jest bardzo ważne w tych czasach, wszystkie, które mają present perfect, tak? Że to jest teraźniejszość, czyli że jeszcze ten okres rozliczeniowy nam się nie zakończył. Mówimy o dzisiaj albo o ten miesiąc, Anna. Nie rozumiem, doprecyzuj proszę. Spróbuj, Anna, jeszcze napisać raz to pytanie, bo trochę nie rozumiem. Czy chodzi ci o to zdanie? Bo to zdanie przez formę i przez to, że jest a lot recently, czyli w ostatnim czasie, oznacza, że to jest okres od jakiegoś miejsca w przyszłości do teraz. Cały czas to trwa. Nie today, ale month. Czyli na przykład, we've been seeing each other a lot for the past month. W przeciągu ostatniego miesiąca, który cały czas trwa, dużo się spotykamy. Wtedy by to miało sens. Ostatnio widzimy się często, widujemy się często. Bardzo dobrze. Więc tutaj jest moja propozycja tłumaczenia. Będzie tutaj ostatnio często się widujemy. Po prostu. Super. Ma Anna, napisz mi jeszcze, czy zrozumiałaś, czy jeszcze mam coś tutaj dopowiedzieć. Nieważne tak naprawdę, czy chodzi o ten dzień, czy o miesiąc. Chodzi o to, że mówimy o okresie czasu, który cały czas trwa, jest w toku, nie zakończył się, nie jest zamknięty. Dobrze, lecimy dalej. Jako odpowiedź na pytanie how long, oczywiście pamiętając cały czas o związku przeszłości z teraźniejszością. O nie! How long have you been learning English? Czyli od jak dawna uczysz się angielskiego? Ja mogę Wam odpowiedzieć. I have been learning English for 28 years, czyli od 28 lat ja się uczę języka angielskiego i zdecydowanie dlatego używam tego czasu present perfect continuous, żeby wam zasygnalizować, że zaczęłam 28 lat temu uczyć się angielskiego i cały czas do dzisiaj się uczę. Anna, nie masz tyle lat. Oj, mam! To bardzo miłe, bardzo dziękuję, zwłaszcza, że w piątek miałam urodziny i jak to wiadomo, każda kobieta w pewnym wieku już ma pewne przemyślenia w tym temacie, także bardzo mi miło, ale to już ponad 28 lat, kiedy uczę się języka angielskiego i cały czas się uczę, każdego dnia się uczę. 100 lat, pisze Iwona, dziękuję i Maciej pisze mi happy birthday, bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Ale jeśli to jest od 30 lat z przerwami, bardzo dobre pytanie. Czyli na przykład, jeżeli mówimy ogólnie, że od 30 lat z przerwami się uczę, to też bym użyła tego present perfect continuous, bo z perspektywy dnia dzisiejszego od 30 lat mam okresy w swoim życiu, w których uczę się angielskiego.
One są poprzedzielane dłuższymi, krótszymi przerwami, ale jednak wciąż przez 30 lat, których podejmuję wielokrotnie, wznawiam naukę języka angielskiego. Happy birthday, thank you, Joanna. I teraz proszę każdego z Was, żebyście napisali swoje zdanie, od jak dawno uczycie się języka angielskiego. Zobaczymy, kto tutaj jest weteranem, od ilu lat, bo pamiętajcie i nie myślcie też o tym, że zaczął ktoś na przykład w podstawówce, potem zarzucił ten angielski na wiele lat, że to jest powód do wstydu. To nie jest powód do wstydu. Jeżeli cały czas się uczycie i cały czas wracacie do tematu, to znaczy, że się nie poddaliście jeszcze do tej pory. I tak jak mówię, nie ma czegoś takiego jak nauczyć się angielskiego, bo możemy uczyć się tylko i wyłącznie całe życie. Możemy podtrzymywać efekt, albo możemy poszerzać swoją znajomość i rozwijać swoje umiejętności. To jest bardzo ważne. I have been learning English since 1968, pisze Betty. W ogóle te trzy wykrzykniki. Super, bardzo ładnie. Since 1968 and still going strong. I cały czas tutaj z mocą do tego podchodzisz. Bardzo gratuluję. Dobra, Joanna, mam nadzieję, bo się nie poddaję. To jest prawda. I'm a professional. You have to trust me. Nie wolno się poddawać. To jest coś, co robimy dla siebie w swoim tempie. Coś, co ma nam dać po prostu jakby możliwości inne. Dobrze. I have been learning English for 11 years, pisze Maciej. Super. 11, this is my favorite number. I have been hacker using English all my life, Patrycja. Almost perfect. Aż nam się przypomniał Leo Ben Hacker, tak? Leo Y for money. Learning English all my life. Bardzo ładnie, Patrycja, jeżeli mamy to all my life, czyli że zaczęłam na początku mojego życia, moje życie cały czas trwa i cały czas trwa ten proces uczenia się angielskiego. Wszystko się zgadza. I have been learning English since 1992. Bardzo ładnie, cały czas się uczę. Świetnie, I have been, Patrycja, dobrze. I have been learning English 30 years, pisze Litka. Super, fantastycznie. 30 lat, czyli rocznica w tym roku. Więc wypada sobie kupić jakąś ładną książkę do czytania po angielsku, w zależności od tego, na jakim jesteś poziomie, ale jakąś ładną, jakąś fajną, jakiegoś readersa może. Learning English all my life, pisze Patrycja. Fantastycznie. Same here, mam tak samo. Arkadiusz, I learn English since 2026. Arkadiusz, popraw sobie, żeby było I have been e-learning. Robert, a to since to nie powinien być present perfect. Since pasuje nam i do present perfect, i do present perfect continuous. Czyli masz rację, ale ja też mam rację. Bo since oznacza nam taki punkt startowy do jakiegoś tutaj działania, które nam się rozciąga na teraźniejszość. Czyli kawa nie wyklucza herbaty. I have been learning English. Agnieszka dałabym for 27 years. Okay? Wtedy, czyli że 27 lat temu zaczęłam i 27 lat temu cały czas trwa ten czas mojej nauki. Super. Przepraszam, słownik wizy new learning. Nie ma problemu, Patrycja. Jesteśmy w gronie ludzi inteligentnych i wszyscy zrozumieli, że to leasing jest na learning. No problem. Sorry, 2021, pisze Arkadiusz. Bardzo dobrze idzie w takim układzie. I have been learning English for 32 years, pisze Katarzyna, ale Betty, dzisiaj chyba nikt nam nie przegoni, bo ona od 1938. Także super. Bez rezultatów, Anna. No, chyba jakieś są. Skoro dzisiaj tutaj się widzimy i Anna komentujesz, no to na pewno są rezultaty. Monika, since 2001, bardzo ładnie, perfekcyjna konstrukcja. I have been learning English for 10 years, but I don't know it, Helena. Piękne zdanie. I powiem też, że I have been learning for 28 years and I still don't know it either. Ja też go cały czas nie znam całego, bo się nie da, bo języka nie da się znać, tak naprawdę trzeba go używać. Na tyle, na ile w danym momencie nam pozwalają nasze umiejętności. I tyle. I have been learning English since 2002, pisze Paulina, świetnie. I am learning English too long, but I'm still learning English. Too difficult for me. Eliza, zróbmy troszkę w tym zdaniu porządek. Chciałabym, żeby to było I have been learning English for
too long, czyli że od zbyt długiego czasu już się uczy tego angielskiego. Co jest nieprawdą, bo tyle trzeba się uczyć, ile nam jest to potrzebne. I am still learning. To jest bardzo ładne. To jak w piosence Eltona Johna, I'm still standing, prawda? Czyli że wciąż się nie poddaję, I'm still learning. Mogliby zrobić taką parodię. Okej, okay, pisze Robert, I think I've been learning English for about 1000 years. Bardzo ładne zdanie, Monika. Trochę dramatyczne, ale wiadomo, czasami mamy taki dramatyczny nastrój. Nie masz, Monika, tyle lat, żeby się od 1000 lat. Anna, wiem, że nic nie wiem. Wspaniale, Anna, to jest piękna idea, bo im więcej poznajemy dany temat, tym bardziej dowiadujemy się, jak on jest rozległy. Tylko osoba mało kompetentna myśli o sobie, że wie na dany temat wszystko. To się jakoś nazywa w psychologii czy tam socjologii, nie wiem, ale jeżeli mówimy, wiem, że nic nie wiem, jeżeli jesteśmy skonfundowani, to oznacza, że wchodzi już w temat mocno, poszerza nam się pole widzenia w danym temacie. Czyli to jest bardzo dobry znak, że mamy pewną pokorę i cały czas się rozwijamy. Jan, I have been learning English for 1 week. Bardzo dobrze i już od razu takie piękne rezultaty. Joanna, do trzech. Have been learning. Pamiętajmy, have been learning. Dobrze? Czyli muszą być te trzy elementy spełnione. Czyli dodajmy po prostu sobie I have been learning English i już będzie bardzo dobrze. Robert, I have been learning English for 20 years, Robert. Nie from, tylko for, czyli przez 20 lat. Bardzo dobrze. O, i Dominik się uczy od podstawówki, czyli since primary school. Tak, to Sokrates. Mam nadzieję, że nie powiedziałam wcześniej, że to ktoś inny powiedział, z tym wiem, że nic nie wiem. Ale to jest prawda. A wiadomo, że tutaj antyczne ideały są klasyczne i są po prostu cały czas na czas. For 1 week. Tak, for 1 week. Ciekawe, nie? I takie dobre rezultaty. Dobrze. Szanowni Państwo, przechodzimy tutaj nieuchronnie do kolejnej fazy tutaj naszego dzisiejszego spotkania. Mianowicie, skąd mam wiedzieć, czy mam użyć present perfect czy present perfect continuous? Bo nie wszystkie sytuacje uda się nam oddać w czasie present perfect continuous. Są takie czasowniki w języku angielskim, które nie występują w formie progressive, czyli w tej z ing. I wtedy, jeżeli mamy takie czasowniki, to one nie występują w formie ciągłej i nie użyjemy ich w czasie present perfect continuous, bo to po prostu nie pasuje. Mamy czasowniki w języku angielskim, które na przykład opisują nam działanie zmysłów. I tutaj mamy czasowniki takie przykładowe: see, hear, smell, notice, feel, look i taste. Widzimy tutaj, że mamy gwiazdki przy kilku z tych czasowników opisujących działanie zmysłów. Ze względu na to, że jeżeli działanie zmysłów opisujemy, to one nigdy nie będą miały tej formy ciągłej, ale te czasowniki, które są z gwiazdką, również mają trochę inne znaczenie niż tutaj mamy opisywanie działania zmysłów, kiedy użyjemy je w formie ciągłej, czyli z ing. Bo na przykład see to jest widzieć, ale tak jak mieliśmy wcześniej seeing each other, to jest wtedy widywać się, spotykać się z kimś. Zmienia nam się znaczenie, prawda? Hear to słyszeć, ale też hear można użyć jako chyba przesłuchiwać. Smell to jest pachnieć czymś. For example, nie wiem, you smell great, świetnie pachniesz. Jakieś wspaniałe perfumy, pewnie Baccarat Rouge, najmodniejsze teraz perfumy. Ale jeżeli mamy smell z ing, to już nie jest działanie zmysłu, tylko to jest czynność polegająca na węszeniu, tak? Na wąchaniu czegoś, jakiegoś aromatu. Notice, zauważyć oczywiście, feel. Feel w znaczeniu takim, że dotykamy czegoś, jakieś, tutaj mam folię bąbelkową, czyli I can feel it, tak? Że czuję sobie, tak? Macam sobie, sprawdzam sobie tutaj fakturę, to jest działanie zmysłów. Feel, no to można też używać w takim progressive, ale no raczej to nie jest takie
To nie jest dokładnie takie poprawne. Look, widzieć, wyglądać, tak? You look fantastic. Nie you looking fantastic, bo jeżeli look użyjemy w progressive, to wyjdzie nam szukanie czegoś. Feel, odczucia. Tak, odczucia, ale tu chodzi o zmysł dotyku. I can feel it's soft. Dotykam czegoś i czuję, że coś jest miękkie. Na przykład jakiś materiał, na przykład velvet, czyli aksamit. Tak? Ok, taste, czyli czuć smak, na przykład it tastes salty, ma to słony smak, jakiś ser na przykład, ale taste to też kosztować, jeżeli będzie zmienny. No dobra, zobaczmy, tutaj mamy taki przykład. They have never looked better together. Tutaj mamy na zielono, na morski kolor mamy oznaczone zdanie, które mówi nam o tym, w jaki sposób działają nasze zmysły, czyli oni nigdy lepiej nie wyglądali razem, bo teraz wyglądają super. A zdanie na zielono, z present perfect continuous, widzimy, że zmieniło nam się znaczenie czasownika look. I have been looking for you everywhere, czyli wszędzie cię szukam, tak? Od dłuższego czasu wszędzie cię szukam. Czyli widzimy, że tłumaczenie nam się zmieniło. I są też takie czasowniki, które nie będą miały tej formy ing w momencie, kiedy będą opisywały czynności i stany mentalne. Czyli na przykład believe, love i think. Oczywiście każdy teraz myśli sobie o takiej reklamie McDonald's, I'm loving it, co nie jest do końca poprawne, ale używane jest to w tym sloganie, żeby dodać takiej dodatkowej emfazy, czyli takiego dodatkowego nacisku, że ktoś naprawdę uwielbia, tak przeuwielbia tego McDonalda, że aż robi błędy. No i oczywiście też nie w sposób nie wspomnieć o wspaniałym przeboju sławnej, popularnej kapeli Led Zeppelin, Since I've Been Loving You, co w sumie jakby miłość, uwielbienie czegoś, no raczej nie powinno nabierać tej formy z ing i raczej to nie ma sensu, ale jak widzimy tutaj na przykładach z literatury, z popkultury, to się niestety zdarza. I have always thought highly of you, to jest moja opinia i wyrażenie opinii nie będzie tutaj w czasie tutaj z ing, ale I have been thinking about you a lot lately, to znaczy, że dużo przesiadywałam i dużo o tobie rozmyślałam. To jest ta różnica pomiędzy stanem mentalnym, a rzeczywiście czynnością. Anna, czy dobrze rozumiem, szukać to niedokonane tutaj znaleźć, nie do końca. Chodzi mi o to, że look może być czasownikiem, który wyraża nam działanie zmysłu wzroku. Czyli, że patrzymy na coś i widzimy, że coś wygląda. Że coś wygląda dobrze. A look, jeżeli jest ing, tak jak w tym zdaniu I've been looking for you everywhere, to szukać. A I haven't, a znaleźć to jest find, odnaleźć. A szukać to jest look. Ale też wyglądać. Czasami jak oglądamy film amerykański, to będzie pani jakaś przypytała, how am I looking? To nie jest do końca poprawne, ale tak się mówi. Czyli widzicie, że czasami są takie po prostu niuanse. To nie jest do końca taki świetny, dobry angielski, literacki. Ale nie zmienia to faktu, że się tak mówi. Bo to jest kwestia tego, że język jest tworem żywym i tak naprawdę osoby używające tego języka tworzą go na nowo każdego dnia, a jakby najważniejsze jest to, że rozumiemy się i dogadujemy się, ale warto też znać te zasady, o których dzisiaj mówimy. Stąd też tutaj ta dyscyplina pod tytułem uczenie się języka angielskiego. I'm sorry, but I have an English class at 7:45 p.m. See you in the future. Thank you. Thank you, Paulina, so much. Bye bye and see you in the future. Anna, by albo bye. To wtedy będziemy pisali bye w ten sposób. Dobrze. Lecimy dalej w takim układzie. Kochani, ponieważ mam tutaj jeszcze parę rzeczy do powiedzenia. I jeszcze mamy quiz, jeszcze zaraz będzie test, także się nie rozłączajcie. Lecimy dalej. Present perfect czy present perfect continuous. Będą czasami takie zdania, które wydawać się może, że możemy użyć i w present perfect, i w present perfect continuous. Zastanówmy się wtedy, czy chcemy podkreślić tymczasowość, czy stałość danej sytuacji. Mamy tutaj dwa zdania, które są prawidłowe. I have been working too much for the past few months.
I mamy zdanie I have lived in Wrocław since 1997. Spróbujmy przetłumaczyć to zdanie I have been working too much for the past few months. I to drugie zdanie. Ale dla ułatwienia podam, że to zdanie pierwsze I have been working too much oznacza, że jest to sytuacja poza normą i tymczasowa. I tutaj jakby mówca chce nam też przekazać, że no to nie tak powinno być, to nie tak powinno wyglądać, to nie jest moja norma, to jest coś poza normą. I mieszkanie gdzieś, no to raczej taka stała sytuacja, prawda? Tutaj chcemy podkreślić, że mieszkamy stale przez dłuższy czas, od jakiegoś momentu w przeszłości do teraz. Pracuję za dużo przez kilka miesięcy, czyli ostatnimi miesiącami zbyt dużo pracuję. I z tyłu głowy mamy wtedy takie też, że jest to przejściowe. Bardzo ciężko pracowałam przez ostatnich parę miesięcy. Arkadiusz, bardzo ciężko pracowałam i wciąż pracuję. Ale też tak jak wcześniej tutaj rozmawialiśmy, że to może być też przerwana sytuacja. Jak najbardziej bardzo dobre tłumaczenie. W książce mogłoby się również znaleźć. Zacząłem pracować zbyt ciężko od ostatnich miesięcy. Okej, okay. Widzę Anna, że rozumiesz tutaj na czym polega niuans ten gramatyczny, ale tak jak mówię, po polsku byśmy tak nie powiedzieli, ale dobrze kombinujesz. Zbyt dużo pracowałam przez ostatnie miesiące. Kamila, czyli zbyt dużo pracowałam i wciąż pracuję zbyt dużo. Pracuję zbyt ciężko przez ostatnie kilka miesięcy. Beata, to mi się bardzo podoba. I Eliza, pracuję za dużo od kilku miesięcy. No wiesz, od kilku miesięcy mam za dużo roboty. To jest coś, co możemy powiedzieć naszemu szefowi. Bardzo ładnie. Eliza, mieszkam we Wrocławiu od 1997 roku. Super, Patrycja. Czyli zamieszkałam w 97 i wciąż mieszkam. Pozdrawiamy Wrocław. Piękne miasto. Uwielbiam. Także jeżeli ktoś jest tutaj dzisiaj z Wrocławia, to bardzo serdecznie również pozdrawiamy. Ale wiadomo, Warszawa to najwspanialsze miasto. Żyję we Wrocławiu. O, Arkadiusz, bardzo ładnie, że żyje we Wrocławiu od 1997. Życie już gdzieś już oznacza nam, że gdzieś osiedliśmy na dłuższy czas. Bardzo ładnie, super. A Ania od kilku miesięcy za dużo pracuje. No, na szczęście niedługo ten taki okres świąteczny, no to może trochę odsapniemy. Dobrze, bardzo ładnie. I tutaj mamy nasze, moje tłumaczenia. Świetnie, super nam idzie. Widzę, że jesteście zaraz bardzo dobrze przygotowani do quizu, który za chwilę zrobimy. No dobrze, lecimy dalej. I teraz nadeszła ta chwila, robimy sobie quiz. Być może znacie taki teleturniej, Guess the Tune, polskie tłumaczenie, jaka to melodia. My zrobimy sobie inną wersję tego teleturnieju, Guess the Chance, czyli jaki to czas. Jaką funkcję w poprzednim przykładzie pełni have? I Halina pyta. Którym? I have lived in Wrocław? Tutaj have pełni funkcję w obydwu tych przykładach operatora, czyli słówka, które nie ma jakby znaczenia, jeżeli chodzi o treść, tylko ma nie ma funkcji jakby tutaj leksykalnej, tylko ma funkcję gramatyczną, czyli określa nam tryb gramatyczny, w którym się znajdujemy. Have to jest operator, tak jak sam traktor się nie, jak sam dźwig się nie będzie się nam do niczego nadawał, potrzebujemy operatora, który wprawi nam tą gramatyczną machinę. Super, bardzo dobrze, dziękuję za te pytania takie konkretne, to oznacza, że jesteście tutaj ze mną i że uważacie. Dobra, lecimy dalej w takim układzie. Guess the chance. Mamy tutaj zdanie, musicie wybrać, która forma bardziej nam tutaj pasuje. I have it for hours. I am so freaking tired. Be, 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 be. Wszyscy tutaj piszą, been working, Helena i Urszula, wszyscy, Erwin też pisze, be, have been, be. No widzę, że jesteśmy dosyć jednogłośni. Poczekamy jeszcze. I tak, to jest doskonała odpowiedź. I have been working for hours, I'm so freaking tired. Oznacza to, że tyram od kilku godzin, od po prostu... Tyram przez ostatnie kilka godzin. Jestem tak cholernie zmęczona, tak byśmy powiedzieli. I have been working for hours. Czyli, że ktoś właśnie nas tutaj zatrzymał, my się zatrzymaliśmy.
Bardzo dobrze, lecimy dalej, proszę Państwa. You are late. I have 4 hours. Lecimy dalej. Spóźniłaś się lub spóźniłeś się. B. Bardzo ładnie. Ewa Aldona, Magda Eliza, Kamila. Świetnie. Gosia, Ania, Aleksandra, Pola. Miałam babcię Pole, Apolonia. No to mi się bardzo ładnie kojarzy to imię. Jest Litka, jest Urszula i Helena A. Gdybyśmy powiedzieli, że I have waited for hours, oznaczałoby to, że mówimy o zdarzeniu, które jest w dalszej perspektywie, czyli o wiele wcześniej niż moment, w którym o nim mówimy. Tutaj mamy raczej sytuację pod tytułem I have been waiting for hours, czyli od godzin na ciebie czekam, tak? Tyle czasu na ciebie czekam. To wyobraźmy sobie, że ktoś czeka na nas na przystanku autobusowym, my się w końcu zjawiamy, po kilku godzinach ktoś jest zziębnięty, mówi I have been waiting for you for hours, you are so late, you are so disrespectful. Lub zrezygnowano. O, Anna, super. Lub zrezygnowano, czyli że czekałem i się ciebie nie doczekałem. Czekałem na ciebie, ale już nie czekam. Czekałem na ciebie, stwierdziłem, że pies cię trącał. Nie wiem, czy dokładnie mówić pies cię trącał, ale przepraszam, powiedziałam, trudno. Najwyżej się wytnie. Super. Bardzo dobra uwaga. Super. Dobra. Sedno. Okej. Dobra, lecimy w takim układzie. We have each other for many years. To jest ciekawe. Spróbujmy wykminić. Czyli, że znamy się od wielu lat. I tutaj widzę, że mamy zdania podzielone. No, to jest to takie słówko, które będzie nam tutaj raczej nam będzie tutaj sugerował stan mentalny, czyli stan znajomości. Jakbyśmy mieli takie zdanie na przykład, że od wielu lat się poznajemy. We've been getting to know each other for many years. Ale tak, mamy tutaj po prostu A, czyli we have known each other. Czyli poznaliśmy się, cały czas się znamy, prawda? Nie musimy się za bardzo tutaj aktywować. Super nam idzie, lecimy dalej. O, to będzie ciekawe. Somebody has all my whiskey. There is nothing left. I to będzie bardzo ciekawa sytuacja. Zobaczmy, co nam się tutaj wydarzy. Od razu nam się tutaj chyba spodobało, co? Tak, wszyscy tutaj AAA, bardzo ładnie. Ktoś wziął i wypił moją whisky, osuszył mi butelkę, bo nic już nie ma, czyli wziął i wypił. To jest ważne, że ktoś wypił mi całą whisky, nic nie ma. Bardzo dobrze, somebody has drunk my all my whisky. A teraz dla kontrastu zobaczę sobie inną sytuację, że mamy w bareczku swoją ulubioną buteleczkę. Somebody has. O nie. No i oczywiście zrobiłam to samo, przepraszam. Zobaczmy, tutaj mamy ciekawe mamy tutaj stwierdzenie. Somebody has my whiskey. There is only a few drops in the bottle. Ktoś moją whisky. Zostało kilka kropelek na dnie. I tu jest B. I jakbyśmy sobie to przetłumaczyli, proszę Państwa. Bo tutaj w wcześniejszym ktoś wziął i wypił, a tutaj ktoś mi podpija. Ktoś mi podpijał tutaj moją whisky. Ktoś tu pił moją whisky, bo było więcej. Ktoś pił, ale nie wypił do końca, prawda? Czyli, że ktoś tam pił, ale nie wypił, albo nam podpijał. Koszmar. Anna, ktoś popija moje whisky. Tak. I to popija... Też popija, to jest bardzo ładne zdanie. Ktoś popija moje whisky. Super, to mi się bardzo podoba. Już takie bardziej wyrafinowane. Ktoś tutaj popija, ktoś tutaj się częstuje moim whisky, albo ktoś tu się częstował moim whisky. Możemy powiedzieć tak i siak. Ktoś wypił mi whisky, zostało zaledwie parę kropli. Arkadiusz, jeżeli zostało parę kropli, to ktoś nie wypił do końca, tylko się częstował, czyli popijał.
Ktoś wypił, ktoś podpija i jeszcze została mnika. Piękne podsumowanie. Zobaczcie, proszę Państwa, zobaczcie, kochani, wystarczy tylko dobrze dobrać temat i od razu jesteśmy bardziej zaangażowani w sytuację. Ktoś tu mi wypija whisky. Ktoś tu się podłącza do mojego whisky. Dobrze, lecimy dalej. Wracamy tutaj z tematów alkoholowych do tematów uczuciowych. I tutaj będą takie, to będą takie pytania, na które odpowiedź brzmi none of your business, czyli nie twój interes. Ale na przykład tutaj mam takie pytanie: How many people have you? Spróbujmy. I tutaj będziemy mieli. I tutaj będzie na zasadzie kontrastu coś takiego. Zobaczcie, że to jest pytanie bardzo ogólne. Jeżeli zadajemy takie pytanie, to mamy na myśli, ile przez całe swoje życie, jak do tej pory. Czyli na przykład, how many books have you read? Czyli ile książek przeczytałeś? I tutaj analogicznie będzie, how many people have you dated? Czyli od początku, jakby tutaj naszej kariery randkowania, z iloma osobami randkowałaś, randkowałeś. Więc tutaj będzie odpowiedź A. Bardzo ładnie. A te osoby, które tutaj popełniły błąd, proszę się nie denerwować. To jest proces, w którym teraz sobie unaocznimy właśnie różnicę. I mamy tutaj kolejny przykład alternatywny. Okej, okay. I teraz mamy tutaj. Przepraszam, ale widzę, że źle znowu tutaj dla Was napisałam, ale zobaczmy sobie taki przykład. Tutaj mamy dla przykładu: How many people have you been dating recently? Czyli tutaj podkreślamy w tym pytaniu, dodaliśmy to recently, czyli w ostatnim czasie. Czyli ostatnio z iloma osobami się umawiasz? Czyli tutaj mieliśmy wcześniej, ile osób w życiu, jakby z iloma osobami się umawiałeś? A tutaj mamy, z iloma osobami się ostatnio umawiasz. Czyli tutaj mamy tą różnicę i jest B. Bardzo dobrze. Teraz widzę różnicę, pisze Magda. Jest! To jest ten moment, na który czeka każdy nauczyciel, żeby tutaj po prostu podkreślić tą różnicę. I kiedy uczeń rozumie i widzi różnicę. Super, bardzo dziękuję. Lecimy dalej w takim układzie. We have 4 months and we have visited 12 countries so far. Tutaj mamy w jednym zdaniu dwie formy. B, proszę, jak się tutaj wytrenowaliśmy. Super. Czyli, że podróżujemy od miesięcy, jak dotąd odwiedziliśmy 12 krajów. Bardzo dobrze, super. Bardzo ładnie. Świetnie. Czyli w jednym zdaniu widzieliśmy, że mamy dwie formy, bo były dwie różne informacje. He must be exhausted. He has for hours. On musi być wyczerpany. Co byśmy tutaj dali? B. Eliza dałaby A. To jest tutaj. Wyobraźmy sobie tą sytuację, w jakiej sytuacji my to mówimy. Albo jedziemy z kimś samochodem i mówimy, że on musi być wykończony, no bo on od wielu godzin jedzie samochodem. Albo widzimy, że ktoś wysiada z auta, trochę się schłania, rozchełstane ubranie, obłęd w oczach, bo zrobił właśnie 1000 km. Nie polecały. I wtedy mówimy zawsze jednak, raczej tu powiemy, he's been driving, czyli że albo jest od wielu godzin w trasie, albo wiele godzin jechał i właśnie w momencie, kiedy przerywa się ta czynność, to my o tym mówimy. Dobrze? Bo to zdanie he must be exhausted to raczej nam tutaj daje taką informację, że widzimy naocznie, że on jest wykończony, czyli że wiele tutaj kilometrów za nim. No i dobrze, bardzo ładnie nam tutaj poszło. I chyba mamy jeszcze dwa przykłady. Proszę bardzo. O, to będzie świetny przykład. Proszę się teraz skoncentrować. I have this book you lent me. I love it. I will give it back to you when I finish it. I to jest bardzo ciekawa sytuacja. Czyli
Tą książkę, którą mi pożyczyłaś, uwielbiam ją, jest świetna. Oddam ci, jak skończę. I tutaj mamy podzielone. Dobrze. Żeby nie zostawiać was nie pozostawać was zbyt długo w tej niepewności. Zobaczmy. O, chodzi o to, że cały czas czytam, tak? Czyli, że jestem w trakcie czytania. Po polsku też mówię tak. Wiesz co? Czytam tę książkę, co mi pożyczyłaś. Świetna. Jak tylko skończę, to ci oddam. Więc dlatego tutaj musi być to B. Czyli czytam. Nie, że przeczytałam. Jeszcze nie przeczytałam. Jestem w trakcie. I have been reading this book. To jest takie zdanie, które dla mnie jest totalnym science fiction, bo ja na przykład osobiście nie pożyczam książek, bo jeszcze żadna książka, którą pożyczyłam, do mnie nie wróciła. Jeżeli macie tak samo, napiszcie w komentarzu, że nie jestem dziwna. Dobrze, w takim układzie ostatni przykład na dziś. I have in this city for years now and I love it more with each passing year. Czyli, że mieszkam w tym mieście już od lat. I kocham to miasto bardziej z każdym mijającym rokiem. I teraz zastanówmy się, czy to jest sytuacja, która jest tymczasowa, czy już jest w miarę stała. Czy chcemy podkreślić, że nasz pobyt w tym mieście jest tymczasowy, czy jest stały? Bo jeżeli jest stały, to wtedy stała, Robert pisze, czyli wtedy odpowiedź. Dokładnie. Totalnie tak. Stała odpowiedź. Super. No i co? Jak samopoczucie? Jak się czujemy? Mam nadzieję, że trochę wam się dzisiaj rozjaśniło tutaj w głowach, jeżeli chodzi o Present Perfect Continuous. I bardzo polecam was to, czym ja się zajmuję na co dzień. Ja i wspaniały zespół, tutaj cały orszak ludzi w całej Polsce, którzy uczą angielskiego w taki sposób, żeby to zapamiętać. Robert, będzie nagranie, zapamiętasz sobie. Dla mnie trudne, Katarzyna, dla mnie też trudne. Powiem tak, trochę czasu musiałam spędzić, żeby się tego nauczyć. Ale zapraszam Was do tego, żeby rozwijać cały czas swój angielski i żeby zainteresować się tym, czym tutaj zajmujemy się na co dzień, czyli szybkim angielskim i uczeniem się metodą Colina Rose. Jeżeli podobała Wam się dzisiejsza lekcja, to na pewno jeszcze bardziej spodoba Wam się to, że profesjonalnie od 15 lat uczymy języka angielskiego w całej Polsce. I że możecie się do nas rzeczywiście zapisać, możecie tutaj się z nami poznać. Także bardzo, bardzo serdecznie Was tutaj zapraszam do tego, żeby zapoznać się z naszą ofertą. Uczymy na wszystkich poziomach zainteresowania i zaawansowania w sposób taki, który dopasowuje się do Was, a nie dopasowuje się, nie stara się, żebyście się dopasowali do niego. Chodź, pokażesz się, Rogerek. Chodź, chodź. Chodź, kotek, pokażemy Rogera. O! Przyszedł Roger i mówi, że dziękuję również za dzisiejszą lekcję i że zobaczymy się na pewno za jakiś miesiąc na kolejnej lekcji. Roger to jest pies, który bardzo dużo rozumie, ale jeszcze nic nie mówi. Jak widzicie, szewc bez butów chodzi. Moc głasków dla Rogera. O, widzisz, Rogerku? Mysza piękna. No tak, no najpiękniejsza moja ukochana. Love you, Roger. On też kocha i on mówi do zobaczenia w Warszawie i do zobaczenia na kolejnym webinarze. Tutaj sprawdza oczywiście, czy tutaj dobrze do nas pisze. On tutaj dzisiaj sprawdzał, czy ja dobrze mówię, czy nie mówię głupot. Także pozdrawiamy serdecznie, uśmiechamy się do Was i do zobaczenia następnym razem. Bye bye, miłego wieczoru, do zobaczenia. Cześć.